Zobaczmy tego Javora. Dzień dobry, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy serię, w której będziemy odzorowywać teledyski znanych raperów. A w tym filmie skupimy się na... Co? Teledysk ziomeczki ziomy? Wybraliśmy na sam start akurat tą piosenkę, bo dom, w którym mieszkamy, to właśnie ten sam dom, co był na teledysku. Zresztą nie tylko... Co? Nie wierzę w to. Ej, widzowie, widzowie, srałem tutaj. Ej, widzowie, widzowie, szczałem tutaj, żgałem. Ile mamy pieniędzy? To jest najważniejsze dla mnie. Musimy mieć budżet jakiś na ten teledysk. I to nie mały. Każdy ma po 500. Okej, okay, spoko. Chciałem dać więcej, ale spoko, 500 mi pasuje. A można mieć jakiś ewentualnie taki kredyt, że na przykład jeżeli nam zabraknie trochę kasy, to możemy trochę... Tak, oczywiście, że wam zabraknie, żeby zreplikować mój drip. Trzeba się nieźle wykosztować. Nie no, ustalmy, że 700 zł to jest nasz budżet. To jest większy budżet niż multi wydał w ogóle na swój teledysk. Co ty mówisz, kurwa? Jak ja cię mogę kupić, później sprzedać, następnie znowu kupić? Żartuję. Oczywiście to żarcik. W GTA jakbym oczywiście odgrywał postać handlarza ludźmi, wtedy mógłbym to zrobić. Natomiast nie zrobiłbym tego oczywiście, ponieważ mam empatię i miłość do wszystkich ludzi. Wsparcie. Wspólnie z chłopakami wybraliśmy fragment teledysku, w którym znajduje się Multi oraz Boxdel. A nie jest Boxdel, tylko Idelty, po pierwsze. Już o pierwszy błąd, myślę, że już można dać przez to łapkę w dół temu filmikowi. Jak oni ogarną włosy? Pewnie kurwa wezmą mopa. Włosy jak mop, what the fuck? Podstawą idealnego odwzorowania teledysku będą outfity, na które na pewno przeznaczymy sporą część naszego budżetu. Sporą? Całą część twojego budżetu. Dobra, do jakiego oni sklepu pójdą, żeby kupić te ciuchy? Auchan? Intermarché, kurwa? Nie możemy stylizować mnie na Multiego, ze względu na to, że ja to muszę nagrać. Ja mogę być Multim, bo on robi taką minę. A tu? Ja robię taką minę. Ja robię taką minę, widzowie. Ja robię taką minę, więc ona może być Multim. Kurwa, ona nie umiem tego zrobić, stary. Bro, ting, she Multi, nie? What the fuck? Ty możesz być Merganim. Dobra, tego... No, możesz być Merganim. Planowaliśmy zakupy. Okazały się one mega problematyczne. Mam nadzieję, że nie zrob... O! Okazały się mega problematyczne. Ciekawe czemu. Dobra, słuchajcie, chłopacy w tym momencie zbierają się zakupy. Uznaliśmy, że nie ma sensu jechać tam w trójkę. A ja w tym czasie przygotuję takie... Nah, man! What the fuck is this, bro? Co to kurwa jest? Byliśmy już w trzecim sklepie i po prostu nigdy nie masz szarego, zwykłego kieszkietu, a co dopiero żółtą bluzę. Masakra jakaś. Sezon się skończył na kolorowe rzeczy. Ogólnie, jakby pójście do sieciówki zawsze się kończy źle. O, to jest to. To jest to, co mi na stronie. Chiefkiew, kurwa. No jest podobno. Tylko jest problem. Jaki? Tylko jest problem! Na tej buzie jest literka N, a nie W. Ej, ta byłaby git w sumie kolorystycznie. W sensie literki się nie zgadzają, ale... Ale kolorystyka jest... Nie, no kolorystycznie mega słabe. Cena? Co teraz? Też jest okej. To jest 5 razy niższa praktycznie, nie? Niż tamto za ponad 600. 119? No to nie jest aż tak źle. Tamta kosztowała 600, to w sumie lepszy wybór. Założyłbym to? To? Tego nie. Na pewno nie dostaniemy takiego samego swetra, jak miał Multi, więc możemy kupić takie pisaki albo farby, coś w tym stylu i po prostu na takim beżowym sweterku je namalować. Wydaje mi się, że kupimy i namalujemy coś. Okej, okay, to tak zróbmy. Okej. Okay. To co oni wymyślili? Myślę, że będzie gorzej u nich. No. Ale, kurde, ale wiecie co oni zrobili? Największy błąd to jest taki, że oni nie poszli do tego, do lumpeksu. Mogli pójść do lumpeksu spróbować. Tam by mogli w chuj znaleźć podobne, a w chuj tanie, nie? Aż. 255 zł. I zostało im 73 zł? Rzeczy typu flet, brokuły i tym podobne, aż 67 zł. Ogromny problem sprawił nam sweter, który miał na sobie Multi. Niestety nikt z nas nie wpadł na tak genialny pomysł jak nasi rywale, więc musieliśmy się wspomóc tym, co było. Taki sweter zamiast tego z kwiatkami? Chłody. Nie zasta... Nie no, mega, jeden do jednego. A, no już bez przesady. Co to k***a jest, on tak? To tak jakbyś stary tak, ktoś zamówił Mercedesa, nie? I on podjeżdża Oplem i mówi, no co, ten sam kolor. 149 zł za takie coś? Brother! Trzeba kupić cholernie dużo rekwizytów. Sam mop będzie kosztował, myślę, że z 5-6 dych. Czyli jednak k***a mop. Okazało się, że nie jest to takie proste, bo po pierwsze i kolorystyka ubrań jest specyficzna u Multiego. I ubrania same też są specyficzne, w sensie nie ma takich identycznych w sklepie, ani nawet podobnych, tak. Bo teraz są kolekcje zimowe. No cóż, no, co mogę więcej powiedzieć? I problemem też był budżet. No, no. My jesteśmy... Jesteśmy biedni. No, ja wiem, wiem, Javor, spokojnie. Luz. Przyjechaliśmy tutaj do Auchan, żeby kupić mop. Mamy.
Tak, widzę. No, no i bardzo dobrze mu tak powiedział, za to, co on próbuje tutaj szerzyć dezinformację. Ja wiem, jakie mam włosy, ale no co? Ale nie mam dreadów, a Young Multi ma dready, ma mopa. On ma olbrzymiego mopa. Profesjonalnego mopa. On ma profesjonalnego mopa, ja mam nieprofesjonalnego. Ile razy jeszcze, to powiesz, zniszczyć cię? Więc musimy kupić mopa i zobaczymy, co spotkamy jeszcze po drodze. A wiecie, co jeszcze spotkaliśmy po drodze? Mopa. A wiecie o tym, że mopa spotkaliśmy po drodze, mopa, kiedy szliśmy po mopa w mopie, w mopowni, na mopie, w mopie, kurwa, żeby zrobić na mopie, na autostradzie, mopy się, kurwa, załatwić? Przekonamy się. Mamy to. To trzeba będzie to pomalować. No właśnie. No czarno, czerwono. Wyglądam jak Young Multi? Ja myślę na bardziej... Nie! Tak. Wygląda jak debil. Wygląda jak Multi? No jeden do jednego. Gość z fryzurą na olejnika obraża twoją... Fryzura na olejnik. Skąd ty masz ten plakat? Na men. Co to kurwa jest? Taki plakat. Mam, ale niewydrukowany. Mogę zorganizować, ale to jakieś nie 50 zł jadę. No ty też muszę zarobić. Dobrze. Jakoś na tym odcinku. Jeszcze ich oskubać kurwa z ostatnich pieniędzy. Wyłudzę od nich. Boże, wyłudzacz. Widzowie, jeżeli chodzi jeszcze o outfity, to plus jest taki, że no, trochę rzeczy mamy. Multi... Biały t-shirt pod bomberkę mamy. Tak. Żółty t-shirt na tą pomarańczową mamy. Na ten sweterek dziwny. Okay. I mamy coś takie... Dziwny sweterek, nie no, stary. Ja ich przysięgam, otwieram zaraz Worda, nie? Go jako ta Scooby-Doo. No, jest to... No, wygląda identycznie. Zobacz, peruka się robi, człowieku! Tak. A, nawet zrobiła te! Ale jak koraliki, spoko. Ale kit w sumie to z daleka wygląda jak koraliki, dobrze wygląda, no. Ja natomiast tu analizuję kadry, żeby wiecie, wiedzieć kiedy nawet co nagrywamy, żeby nagrać to jak najszybciej, jak najlepiej. Widzowie, oczekiwania? Dobrze, widzowie, że nie miałem na tym klipie jeszcze Rick Owensów, bo by kurwa musieli... Wziąć kurwa, nie wiem stary, co zrobić. Idziemy nagrywać dwa pierwsze ujęcia na korytarzu. W międzyczasie Wiktoria nam robi kolejne stylówki. Mega opaska, taka, że zasłonięta całymi dreadami. Zaczynamy w końcu nagrywać. Ta, jazda, klip do mojego nowego tele... look at this dude. Nie, no ona ma w chuj lepiej zrobione, tak szczerze. W chuj lepiej wygląda to, nie? Nie. Ej, ale to jest p***ane, że oni muszą planować stare jakieś ruchy, które ja kurwa robię losowo na klipie kurwa. To musi być mega trudne, tak szczerze. Generalnie widzowie, staramy się w tym momencie. Nie no, to jest najbardziej realistyczne kurwa. Tutaj właśnie ostatnia ten mądrość jego zostaje wpuszczana do mózgu przez rurkę. Puch. W ogóle stary, oni nie mieli long sleeve'a pod koszulkę, więc wzięli bandany zawiesili, żeby były wielokolorowe. To skarpety? Ej, faktycznie, ja pierdolę. No to jest cięższe ujęcie ze... Mówili? Nie wiem, ja nie słucham. Ja tylko oglądam, jestem wzrokowcem. Ja nie znam tego tekstu. No nieźle. No to fajnie, nie zna tekstu. Aha. Sam się uczyłeś na Spotify ostatnio? Nieprawda, nieprawda. Nigdy bym tak nie zrobił, ja wszystko mam w głowie. Stalowa głowa. Prawą ręką. Musisz jakby dołożyć. Niezwykły dołożyć ten, bad. Jaki biedacki kotlet, kurwa. Błąd. Air Force'y. A tutaj miałem konwersy, moi drodzy. No i łapka w dół. Minus jeden. To sobie masz, że to będzie jaka. Tak. No i to jest lepszy outfit. Wygląda to w miarę git, jedyne co się zmienia to godzina, no bo iOS była aktualizacja i trochę inaczej to wygląda. To musisz tu być. Tak, o! Chciałem być mi... Ej, a wiecie co? Że tutaj kurwa w ogóle był spoiler na tym klipie. Był kurwa napisane toxic było. Przed tym w ogóle jak jeszcze ludzie wiedzieli jak płyta się będzie nazywać. Ale nie każdy się skapnął. I na pizzy też było. I w ogóle. Ej, w ogóle teraz zauważyłem, że kurwa zrobili ten, patrzcie, jakie końcówki dreadów, kurwa, ładnie, tu ładnie im to wyszło. W sensie trochę mało, ale kolorystycznie najbardziej chyba. Dobra, będzie okej, coś z tego... Chodź, zobacz, patrz! Ty, Multi! Patrz, Multi! O, Multi! Wow, siema! Patrz, Multi! O! Wow! Multi! Wow, siema! Gówno, kupa! Nie, stary, to tylko ja to mogę mówić. A widziałeś, że tam srałem? Gdzie srałem? Tam. Ja srałem? I tam!
To akurat prawda. I ja bym się nie śmiał, stary, z tego, bo bardzo myślę, że w twoim łóżku, gdzie śpisz i gdzie nocujesz, gdzie Jawor cię przygarnął pod ten, żebyś nie mieszkał na ulicy, prawdopodobnie śpisz w łóżku, gdzie stawałem klocka. Więc już do końca życia będziesz naznaczony, zostałeś naznaczony sraką. Ja srałem! Ty tam, wszędzie! Ty też tam srałeś. Multiversum to jest, widzowie. Multiversum, bez kitu. Young Iggy, człowieku, z bazarku. Mówili, że Iggy to pilot. Mówili, że Iggy to kapitan pojazdu latającego. Wow! Ale on ma kamerę, wiesz co, tak? I on przychodzi w tak. Wow! On powinien się cieszyć, że chociaż raz w życiu mógł się poczuć, jakby faktycznie był bogaty, nie? Muszę przestać, bo jeszcze ktoś będzie mi smutno, że tak mówię. Smaży się zioło, smaży się bat! Man, what is this, bro? Who is this jajecznica on your head, man? Nie no, dobry ziomek to jest. To jest dobry ziomek. Oczywiście nikogo nie obrażam, to wszystko żarty. Przepraszam, przepraszam. Jak multi? Czy można zdjęcie? Można? Nie. Proszę, ale... Dobra odpowiedź. Gratulacje. To akurat był dobry cosplay. Co jest? O kurwa. Kurwa, całkiem zbliżone. Siema. Z tej strony Jak Multi, chcesz fotę? To się słucha wykonawca i tytuł. Jak Multi... Sól. O, no, myślałem, że poda plecak. Szacunek dla tego ziomka. Sprawdzajcie moją nową płytę. Chcesz to fotę? No, zrób fotę. Ale to ty chcesz ze mną, czy? Oni, co oni robią? Będą się lizać tu? O, nie, ile, ile? Dobrze, Mergani. No, jeden do jednego. Jedna rzecz tylko się nie zgadza. Czapka. Jo, ale zajebiście wyglądasz. Ale dobrze wyglądasz. Albert Einstein, looking ass. Dobra, i to będzie mniej więcej coś takiego. No kurwa, im lepiej to idzie, tak szczerze, nie? Jakby jest serio git. Czujmy się, 3-4. A Mati skater? Na sucho to robimy. No, jeden do jednego, dosłownie. Wezmę kadr multiego, właśnie tak mniej więcej tej perspektywy i nie będę... Widzicie? To są właśnie niedoedukowani ludzie. Żadnych książek, zero edukacji, nie to co ja, widzowie. Będzie to wyglądać idealnie, no ale nie mówię, to co nic nie ja. A jak tam maturka? Słuchaj, nie zadawaj mi takich kontrowersyjnych pytań. Czuła przewodniczka, multi na pewno tego nie czyta, ale proszę. A skąd wiesz? Idź na jogę, powiedziała, a kiedy chciałam przestać chodzić, powiedziała. Nie odchodź, zostań tam, po prostu zacznij jeszcze raz. Aha. To ona, czuła przewodniczka, powiedziała mi. Napisz książkę. Aha. Mamy to. Dobra, widzowie, ostatnie ujęcie. Jakie? Tak, widzowie, właśnie to czytałem. Oglądamy i reagujemy. Czy let's go. Obojętnie. Może to... być wasze. O, jest i Mopson. Nigdy nie nudzę, Car Force One. Działam se w necie, no i robię trap. Smażę się zioło, smażę się bat. Pierdolaj piwy, zjadam sobie schab. Jestem piękny i pachnący. O k***a mać. Budżetowa wersja, widzowie. Jeszcze w 60 fpsach. Nie no. Jak mogli wyrenderować klip w 60 fpsach, stary? Portfel pełen świeżych dolcy. Co sobie ma? Jak multiwersja demo. Zero filtru, zero niczego, stary. Po prostu, zero kolorystyki, nic. Będzie jak ja. Masz ból dupy, ups. To sobie płacz. To sobie płacz. To sobie płacz. O, ale Boxdel bardzo, bardzo podobnie. Piękność ci szkodzi, dlatego chill, dlatego vibe. Dobra, Boxdel jest najlepszy. Boxdel najlepiej, Identity najlepiej. A czemu tu masz te, a nie konwersy? Bo nie mieliśmy konwersji. Nie mieliśmy konwersji. Budżetu nam nie starczyło. Nie starczyło budżetu, widzowie. Oni się bojają tak dziwnie sztywnie, no bo nie mają stary swagu. Teraz przejdziemy do naszej wersji. No kurwa, a tu lepiej w chuj. Okej. Więc może nie mów, w jaki sposób żyć. Nieźle, Mergani. W jaki sposób żyć? Nie poznałem cię. No da mnie męczy, więc siedzę na chacie. Pogrywam w kierkę z całym moim gangiem. Pogrywam w kierkę. Ta pusta biblioteka, nie? Z nimi się czuję, jakbym miał wokacje. Nie chcę mnie, panie, do szczęścia naprawdę. Z rana nie budzi mnie, budzi gleć papier. Oni, stary, się tak bujają, jakby grali Fortnite'a i puścili po prostu animację i ona się urywa w pewnym momencie. To wygląda, stary, jakby k***a zrobić Young Multi w Simsach bez modów. To jest rana, nie budzi mnie, budzi gleć papier. Ja pierdolę. Budzi mnie papier.
Jedna. Nie, no ta druga wersja w chuj lepsza. Gratki. Chłop, co kupił dom po ten odcinek, bez hitu. U nas brakło tego, że momentami mimika twarzy u Maxa leżała. Potem wszystko leżało u Maxa. Wszystko leżało u Maxa. Żenujący performance Young Multiego. Po prostu mega słaby, nie? Totalnie słaby wykon Young Multiego. 0 na 10. On powiedział, że jesteś cringe'owy? Nie, on powiedział, że czuł cringe, bo nie umiał się wczuć. No, trudno się wczuć, jak jesteś k***a pomnikiem. Literal k***a stickiem. Nie możesz się ruszać, więc ciężko się wczuć generalnie w, wiesz, w ruchy. Żartuję. Nie, no dobrze im wyszło, fajnie. W ogóle fajny pomysł na odcinek, podoba mi się. Fajny odcinek, widzowie, podobało mi się. Daję łapkę w górę, a wam jak się podobało? Moim zdaniem bardzo spoko.